Trener do mnie zadzwonił, bo dowiedział się, że prawdopodobnie rozwiąże kontrakt trener Skorża. No ja wyraziłem chęć powrotu i no w zasadzie od jakieś 2 tygodnie trwały rozmowy i cieszę się, że zakończyły się podpisaniem umowy. Znaczy, to była propozycja klubu rok plus rok, ale ustaliliśmy, że będzie to umowa roczna. Jeżeli obydwie strony będą zadowolone z przebiegu tego kontraktu, to już zimą możemy siąść do rozmów i przedłużyć go na dłuższy okres. Dlatego, że Wisła jest najlepszą drużyną w Polsce i to, co sobie założyłem, czyli powrót do kraju po 5-letniej emigracji, jest to najlepsze rozwiązanie dla mnie. Wiadomo, pokusa gry w Lidze Mistrzów i chęć pozdrawiania kibiców z Sukienic. Szatnia się zmieniła. Twarzy też niezbyt wiele zostało z tego okresu, kiedy grałem w Wiśle, ale atmosfera jest podobna, równie dobra, także wydaje mi się, że to jest również podstawą sukcesów, jakie ostatnio odnosi drużyna Wisły Kraków. To znaczy, no najpierw muszę wybiec na boisko. Na pewno ten temat jeszcze będę rozmawiał z trenerem. No trema jest zawsze, ale myślę, że to jest taka trema pozytywna, która pobudza i motywuje do jak najlepszej gry. Natomiast na pewno chciałbym, jeżeli wystąpię, jak najlepiej się po tym powrocie zaprezentować, bo też mam świadomość, że będę bacznie obserwowany przez wszystkich. Znaczy, wydaje mi się, że dla mnie optymalną pozycją, na której gram od wielu lat, jest środkowa obrona i tam czuję się najlepiej. Natomiast jeżeli będzie taka konieczność, to no, postaram się jak najlepiej zagrać z boku obrony również, ale mam świadomość, że na pewno lepiej mogę się zaprezentować na pozycji środkowego obrońcy.